Co w miłości? Spójrzmy, kochani, w talię tarota miłosnego i energetycznego, co w miłości nowego. Przyjrzyjmy się, jakie energie, jakie wibracje, co pokażą nam karty, co musimy być może przemyśleć, jakieś nowe impulsy, wskazówki kart. Witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam oczywiście wszystkich nowych słuchaczy do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, a wtedy dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o moich najnowszych premierkach z wróżbami dla Was. Codziennie publikuję filmiki dla Was. Nie przegapcie! Oczywiście zapraszam Was również do aktywności na moim kanale. Lajkujcie! Wspomagajcie mój kanał, wspierajcie, piszcie komentarze, bądźcie aktywni. Czytam komentarze codziennie i cieszę się z każdego Waszego komentarza, z każdej reakcji. Dziękuję, że jesteście. Oczywiście wszystkim potrzebującym proponuję wróżby indywidualne. Możecie napisać do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem w komentarzach. Napiszcie e-maila, a ja wyślę Wam, kiedy mam wolny termin i jakie są warunki takich wróżb osobistych, które są oczywiście dokładniejsze niż te tutaj kolektywne, ponieważ wróżby osobiste opierają się na Waszych datach urodzenia i zdjęciach oraz na Waszych konkretnych pytaniach i problemach. Zapraszam! I teraz mamy do wyboru trzy karty, to są trzy grupy. Pierwsza grupa to muszelka brązowa, karta numer jeden. Druga grupa to koral, znaczy taki odłamek koralu z Oceanu Indyjskiego. Oraz trzecia grupa to znów muszelka, ale biała. Wybierzcie sobie numer 1, 2, 3 lub przedmiot z Morza Śródziemnego albo Oceanu Indyjskiego, który przyciąga Wasze oko. Decyzja ma być szybciutka, nie zmieniajcie i zaczynamy. Grupa pierwsza. Door to Value. To jest brama do zmian jakichś. Czyli jakieś zmiany tutaj są potrzebne w Waszej relacji, w Waszym miłosnym związku. Kochani, jakieś transformacje niezbędne. Zmiany wartości, zmiany zachowań, zmiany być może reguł, zmiany w Waszym zachowaniu, w priorytetach, co jest ważne, co jest nieważne dla Waszej relacji, dla rozwoju dobrego Waszego związku. Czyli jakieś zmiany. Kochani, przejście przez bramę w karcie oznacza zawsze przejście przez jakieś transformacje, zmiany, które są niezbędne. Dla wszystkich, którzy pytają o sprawy finansowe, zawodowe, jest to zmiana bogactwo, jest to zmiana w finansach na lepsze. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zaczynamy grupę drugą. Grupa druga. Co w miłości? Nowe możliwości. Zobaczcie, dużo drzwi przed Wami się otwiera. Musicie tylko te drzwi rzeczywiście dojrzeć, dostrzec i otworzyć. I nie bać się przejść przez to nowe, przez te nowe drzwi. Troszkę podobne jak w pierwszej grupie mamy też przejście przez bramę, obfitość, tak? Potrzeba transformacji, ale również po przemianach jakaś obfitość. Tak samo tutaj nowe możliwości, które się przed Wami tutaj w związku, w relacji pokażą. Lub dla singli oczywiście zupełnie nowe znajomości, nowe możliwości, być może nowi ludzie, którzy staną na Waszej drodze, którzy będą potencjalnymi nowymi partnerami, kochankami
Także tutaj mamy coś nowego, tak? Żebyście się nie bali otworzyć nowych drzwi, nowych możliwości. Czyli coś nowego na pewno tutaj przyjdzie w najbliższym czasie. Grupa numer 3. Znowu brama, matko, kochani. Brama, ale tutaj mamy brama do własnego uzdrowienia i rozwoju i szczęścia. Także tutaj musicie przede wszystkim przejść jakąś transformację, przemianę, zacząć coś nowego, gdzie jakby będziecie tutaj myśleć tylko i wyłącznie o tym raju dla siebie, o własnym szczęściu, o własnym uzdrowieniu duszy, ciała, serca, o własnym po prostu tutaj szczęściu życiowym, emocjonalnym, psychicznym. Czyli nie liczcie tylko, że będziecie szczęśliwe poprzez partnera. Ten partner nie da Wam szczęścia w całości, jeśli same nie zadbacie o własny rozwój, własne szczęście i własne uzdrowienie swoich jakichś, nie wiem, ran z przeszłości, przeżyć z przeszłości, tak, których nie potrzebujecie już, które ciągacie za sobą. Wyrzućcie to, uzdrowcie się i przejdźcie przez tą bramę do raju. Zadbajcie o swoje własne szczęście. I wtedy, jeśli zadbacie najpierw o swoje własne, osobiste, wewnętrzne, duchowe szczęście, to możecie być też szczęśliwi w jakimkolwiek związku, w jakiejkolwiek relacji. Takie porady na dziś. Dziękuję serdecznie. Napiszcie mi, czy grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami. Do usłyszenia już wkrótce.